sobotnie przedpołudnie jesteśmy na Targu Pietruszkowym, inicjatywie organizowanej przez Stowarzyszenie Podgórze.pl oraz Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Postaramy się zajrzeć na stragany i zobaczyć, co dzisiaj dobrego przygotowali dla nas producenci lokalnej żywności z Małopolski. Czyste środowisko, czysta okolica, to czysty i doskonały miód, ale widzę też pyłek kwiatowy. Proszę nam powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, do czego pyłek kwiatowy można wykorzystać, jakie są jego właściwości zdrowotne. Pyłek to można powiedzieć, to jest naturalna multivitamina, złoto, złoto z natury. Zamiast tych multivitamin syntetycznych z apteki, które w większości się słabo przyswajają lub w ogóle mamy tutaj naturalną multivitaminę bogatą w wszystkie witaminy, mikroelementy pochodzenia organicznego, odżywia organizm, przede wszystkim stawia na nogi, ale 80% chorób to jest przede wszystkim z niedoborów witamin. Mikroelementu. A jak go używać? Czy to się zalewa wodą, czy to do herbatki, czy na łyżeczkę? Proszę nam coś też przybliżyć na ten temat. Różne są teorie, ale jednak moim zdaniem najlepiej jest rozpuścić to w wodzie wieczorem, rano pić na czczo pół godziny przed śniadaniem. Jedna do dwóch łyżeczek na dawkę, jeśli faktycznie organizm potrzebuje dużo, jest wycieńczony, czy chorobą, czy pracą fizyczną, psychiczną, można to zwiększyć nawet do 6 łyżeczek dziennie, ale już w podzielonych dawkach. Najlepiej tak 2 łyżeczki na dawkę to maksymalnie. A profilaktycznie 1 łyżeczka wystarczająca. Zapraszamy po prawdziwy miodek. Państwo uczestniczycie, Państwa Fundacja wspiera aktywnie działalność Małopolskiego Festiwalu Smaku. Proszę mi powiedzieć, przy okazji całej tej działalności, przy okazji pokazywania producentów na festiwalu i też Państwa pracy na co dzień, obserwujemy coraz większe zainteresowanie produktem lokalnym. Proszę mi powiedzieć, skąd ta tendencja w Polsce? Myślę, że tendencja jest, pochodzi z tego, że jako konsumenci chcemy kupować jedzenie wiadomego pochodzenia. Czyli chcemy kupować jedzenie od tego, który wyprodukował to jedzenie. I to, co kiedyś było takim czymś dla koneserów, ten produkt lokalny czy regionalny, dzisiaj się staje czymś bardziej powszechnym. Poszukujemy wręcz tych produktów, tych rolników, którzy mogą nam sprzedawać ziemniaki, owoce, ale również te produkty, które kochamy, czyli te przetworzone, te dżemy, pierogi, te różne zupy, soki i tak dalej. Chcemy kupować, krótko mówiąc, bezpośrednio od rolników. Jesteśmy na Targu Pietruszkowym, wyjątkowym miejscu na krakowskim Podgórzu. Co tutaj możemy fajnego dostać? Bardzo dużo ciekawych rzeczy, świeżych, pachnących, zupełnie różnych od tego, co możemy dostać w zwykłych warzywniakach. Oprócz warzyw możemy dostać jajka, różne soki, miody, chleb, no przeróżne rzeczy. Tu widzę, że jeszcze się pojawił pan z wołowiną, więc to jest w ogóle chyba jedno z nielicznych miejsc, gdzie można taką wołowinę teraz kupić. Będą steki na obiad dzisiaj? No chyba nie, za dużo upał, ale myślę, że jeżeli pan się jeszcze raz pojawi, to na pewno. Pani Małgorzato, siedzimy na tle banera, ja tutaj przyglądam się, wiejskie kurczaki, kapłony, perliczki, świeże zioła sezonowe, tuszki gołębi. Proszę mi powiedzieć, w jakie produkty warto zaopatrywać się na targu produktów lokalnych, na targu pietruszkowym, co wybierać, jakimi ścieżkami podążać po tym targu, co pani poleciłaby jako produkt najlepszy? Ja nie mogę powiedzieć o produkcie najlepszym, ponieważ ja tam sporo pieniędzy wydaję, niestety, każdej soboty. I te produkty są trochę droższe. To trzeba powiedzieć, że oczywiście można wybierać, można się targować. Jedne są troszkę droższe, drugie mają podobne ceny jak gdzie indziej, ale one muszą być trochę droższe, ponieważ wymagają więcej zabiegów pielęgnacyjnych, więcej pracy rolnika, bo skoro są z gospodarstwa ekologicznego certyfikowanego albo z gospodarstwa tradycyjnego, to po prostu najczęściej to są ręcznie plewione, ręcznie to wszystko się robi i wymaga więcej pracy, więcej kosztuje. A produkty
No ja mówię, wszystkie są pyszne, są wspaniałe, jest wspaniałe pieczywo i to mamy kilku w tej chwili wytwórców, bo trzeba powiedzieć, że w tym roku targ pietruszkowy, który jest realizowany, to jest wspólne przedsięwzięcie realizowane razem ze Stowarzyszeniem Podgórze.pl. Jeśli chodzi o targ pietruszkowy, to jeśli mogę powiedzieć coś o inicjatywie w ogóle powstania tego, zrodził się z potrzeby, z braku tutaj jakiegokolwiek targowiska. W grupie tutaj pasjonatów ze Stowarzyszenia Podgórze.pl spotkaliśmy się i stwierdziliśmy, że brakuje targów w Podgórzu, nie ma targu, a więc postanowiliśmy, żeby zrobić taki targ. Ale nie targ zwykły, klasyczny, taki jak jest na przykład w innych częściach Krakowa, tylko targ najlepszy, elitarny, targ ekologiczny, prawda? Produkty najlepszej jakości, sprzedawane bezpośrednio przez rolnika, z ominięciem pośredników. Okazało się, że formuła biznesowa to był strzał w dziesiątkę. Jedyny taki targ w Krakowie, nie ma takiego drugiego, gdzie można było kupić produkty ekologiczne i z gospodarstw tradycyjnych, które jeszcze nie posiadają certyfikatów. I oczywiście, co można kupić? No, można kupić warzywa i owoce, bo na tym nam najbardziej zależy. Targ jest sezonowy, czyli czynny od czerwca do końca października, czyli wtedy, kiedy można kupić najświeższe rzeczy, świeże i zdrowe. Pan Jan może coś powiedzieć tutaj o świeżości warzyw i owoców, jak to jest ważne, żeby to było świeże. Dlatego nie robimy targu w zimie, kiedy no, tych owoców i warzyw nie ma. I tłem dlatego są wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne na co dzień, prawda? Czyli wędliny, mięso, od tego roku ryby, od tego roku również mamy ekologiczne krupy, kasze, gryczane, prażone, nieprażone, truskawki, prawda? Więc wszystko to, co na co dzień jest potrzebne w naszej kuchni, w naszym odżywianiu się. Chleb, czy chleb, dwa rodzaje chleba mamy tutaj na targu też. Jesteśmy na stoisku państwa Pawłowskich z Łososiny Dolnej i nie mogę sobie odmówić łyka pysznego soczku. Co dobrego tutaj dostałem? Jabłko z porzeczką. 70% jabłka, 30% porzeczki. Czyste, bez dodatku cukru, wygniatane z własnego gospodarstwa, mała tłocznia przy gospodarstwie. Pani może jej pani podać? Ja muszę powiedzieć, że soczek jest doskonały, bardzo gęsty, aromatyczny i nie za słodki, przez co zdrowy, prawda? Bo nie ma dużej ilości cukru, w zasadzie żadnych sztucznych dodatków, wszystko jest naturalne i doskonałe. Dokładnie. Te soki, one się różnią od wszystkich innych tych soków marketowych i tych nawet tłoczonych 100%, bo one nie mają deka dokładanej witaminy C, kwasku ani kwasu askorbinowego. Regulowane są kwasowością jabłka. No, niestety w tej chwili są wszystkie słodkie, bo wszystkie jesienne jabłka są słodkie. No właśnie, smak tych soków zmienia się i co tydzień możemy w zasadzie zakosztować innego smaku, prawda? Czy co miesiąc, czy co jakiś czas. Teoretycznie tak. W tym momencie tutaj jabłka już jesienne są praktycznie ostatkami, więc one się tak nie różnią. Natomiast od papierówki począwszy do października ten sok co tydzień już będzie co inny. Inny, bo on będzie od kwaśnego po coraz więcej z większą ilością cukru. I one wtedy już będą tak naprawdę, jak klienci tutaj przychodzą, to czują ten smak i czują tą zmianę, że coś się zmienia, że faktycznie jest inne jabłko. Ja akurat produkuję sery z mleka krowiego, krowie owczego, bo mam 30 owiec i 8 krów. Ja to w własnym gospodarstwie ekologicznym przerabiam to. Krakowianie zakochali się w serach? Jest duży ruch na straganie? Tak, krakowianie polubili te sery. Jest stałe takie, stali klienci, stałe zapotrzebowanie. Także... I z tendencją do wzrostu zainteresowania tymi serami. No, dla nas, rolników ekologicznych, wreszcie jest miejsce, gdzie możemy zaoferować swoje warzywa, owoce, które do tej pory no, z czysto ekonomicznych względów nie mogły zbilansować tego dowozu do Krakowa i konkurencji z tym konwencjonalnym towarem, który jest niby tańszy, ale on tak naprawdę jest o wiele droższy, bo on no, ma w sobie tak dużą ilość pozostałości środków ochrony roślin, nawozów, że no, nie przynosi zdrowia konsumentom. Odwrotnie od oferowanego tutaj towaru. Ten cały tutaj towar to tak naprawdę to jest lekarstwo. I to jest właśnie też kolejny przykład organizowania sprzedaży dla grup rolników, bo jak rolnik ma hektara ziemi,
ma ograniczony asortyment, to nie jest partnerem ani dla szkoły, ani dla sklepu. Może jedynie na targ przyjechać w sobotę. Natomiast jeśli się zrzeszy w grupie rolników, i to jest nasza rola, która jeszcze odpowiednie udziela odpowiednią prawną ochronę, logistyczne zaplecze daje i jeszcze zdobywa tych klientów, te możliwości sprzedaży, no to wszyscy są zadowoleni. Pierogi z suską sechlońską urzekły komisję konkursową Małopolskiego Festiwalu Smaku w Tarnowie, a dzisiaj jestem na Targu Pietruszkowym w Krakowie pod Koroną i co widzę? Widzę pierogi z suską sechlońską, ale nie tylko. Co możemy tutaj dzisiaj zakosztować? Oczywiście, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nasze pierogi są obecne w Krakowie. Oczywiście jest i suska sechlońska, która dzisiaj rozeszła się w ciągu dosłownie paru minut. Oprócz suski klasyczne pierogi domowe, lepione ręcznie na cieniutkim cieście z porządnymi domowymi farszami, czyli pierogi z mięsem mają w środku oczywiście mięso, porządne mięso z porządnej masarni. Pierogi z owocami, dzisiaj bardzo szybko rozeszła nam się pierożki z borówkami, ze świeżymi leśnymi borówkami zbieranymi w okolicach Rybia, Limanowej, Rajbrotu, czyli takie nasze prawdziwe małopolskie pyszne smaki. Produkty regionalne to w ogóle produkty, to pigułka emocji, które są związane z naszymi wspomnieniami z dzieciństwa, wakacjami na wsi, tym czym karmiły nas nasze babcie, mamy. Pani Małgorzato, proszę powiedzieć, takie sentymentalne produkty, potrawy tradycyjne, które pamięta Pani ze swojego dzieciństwa, które zawsze będą w pamięci i które poleciłaby Pani naszym widzom. Ja uwielbiam dobre pieczywo. Co prawda pieczywa za dużo nie powinno się jeść, żeby nie za bardzo tyć, ale rzeczywiście chleb pyszny, który piekła moja babcia w piecu chlebowym, no to jest smak do tej pory przeze mnie rozpoznawalny, jak go po prostu czuję. I jeden producent na Targu Pietruszkowym sprzedaje taki chleb, bardzo zbliżony do tego właśnie smaku. A poza tym rosół z pysznej kury, która sobie chodzi spokojnie zajadać dżownicę, nie gdzieś tam stłamszona w kurniku zamknięta, więc to oczywiście też no, pyszny miód pachnący jeszcze kwiatem z łąki. To są takie, powiedziałabym. No i ja wędliny też jem, ja nie jestem wegetarianką, jem wędliny, więc te bardzo dobre wędliny, dobrze wywędzone. Są takie u nas na naszym targu, smakowite, no, są rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. No i czekam jeszcze na ser biały, który też pamiętam, jak razem z małymi dziećmi jedliśmy te pyszne twarogi. Są takie, tylko trochę brakuje ich na targu, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie można kupić na naszym targu. Korzystajmy z tego bogactwa małopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Moimi gośćmi byli pan Rafał Serafin oraz pani Małgorzata Rudnicka z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Więcej informacji na temat działalności partnerstwa mogą państwo przeczytać na stronie fdps.pl, a ja zapraszam na Małopolski Festiwal Smaku. Dziękuję bardzo.